Witam wszystkich, jestem Shrank. W tym odcinku zagrajmy w Primal Fears. Przygotujemy się do następnej misji oraz na nią wyruszymy. Uzupełnimy nasze zapasy amunicji. Czy możemy jakąś broń ulepszyć? To jest pytanie dobre. No niestety nie. Przynajmniej nie tą, która by nas interesowała. Dobrze, więc wyruszamy na następną misję. No dobrze, więc teraz udajemy się do ścieków. Dobrze, więc jesteśmy na miejscu. Tutaj już jest jakieś ciało. Ktoś miał pecha i spotkał tych niemilców. Wszystkich. Zobaczmy, czy nie ma tutaj czegoś ukrytego. Jest gotówka, okej. Chociaż ja bym, szczerze mówiąc, wolał znajdować więcej elementów tłumaczących fabułę. Żeby trochę więcej fabuły było w tej grze. Ten jaki ma kolegów? Ma miliard kolegów. Jaki miliard? Jeju, co tu się dzieje? Dobra, miotacz. Czemu on nie działa? Miotacz. Czemu nie działasz? Dobrze, działa. Już działa, na szczęście. Tak. A, bo tutaj ta latarka coś tak, właśnie ona działa jakby chciała, nie mogła. Niestety jest taki kąt dziki. Co my tu mamy? Dobrze, więc użyjemy tego. Zobaczymy, jak to się dla nas skończy. No po takim miliardzie na start, to tutaj już tylko jakiś mega wariat może wyskoczyć, jakiś wielki koks. Nie, chyba wykrakałem nam. No to będzie ciekawie, chodź tu koksie, gdzie jesteś? Miał być koks. Poradziliśmy sobie z tymi przeciwnikami. Na pełnej otworzyliśmy sobie bramę, niszcząc kłódkę. Zróbmy przeładowanie i wbijamy tutaj. Już gwizdasz, gwizdasz, chodź tu. Ja wiem, gwizdasz, że ty tam jesteś, wszyscy wiemy. Ty myślisz, że jak ty gwizdzesz, to my nie wiemy. Wiemy wszystko. Czy my tutaj możemy to rozwalić, jakiś sekrecik, coś? Ale sekret poszedł, wow. Sekret, że tam nic nie było. Tak, niechcący walnąć granata, to był błąd. Tutaj jest ta kutka szalona, okej. Okej, pogadaliśmy większość gwizdaczy. Ten niegrzeczny gwizdacz ma kolegę tego warczącego na nas. Dobrze, całe szczęście dostaliśmy apteczkę. Bo już z tymi naszymi punktami życia było coraz mniej ciekawie. No, już są niemilcy. Miliard! Kurde, co się dzieje? Puśćcie nas! No nie. Ja się pytam, co to było?
Co to w ogóle było? Jak nas zablokowali, skurczybyczki. Ale będzie kara z granata zaraz, jak tam dotrzemy szybko z powrotem. Bierzemy tych niemilców w grupę i poczęsujemy szybko z miotacza. Nie dość, że tutaj słabe światło jest, to jeszcze bansują nygusy. Bansowi mówimy nie. No, kurczę. Ja nie wiem, on w ogóle z tych niektórych broni, to on nie chce strzelać. O ile ja rozumiem, że minigun musi się rozkręcić, to czemu on z połowy innych broni nie chce strzelać? Miliard, gdzie on jest? Aha, tutaj jest zablokowane przejście. Da, tam jest apteczka, to jest dobry znak. Szkoda, że w tej grze nie ma jakoś lepiej rozmieszczonych tych autosave'ów. No ale cóż. Lepiej powiedzieć, jestem twój warczący kolega. Ten sprint się za szybko kończy. No teraz nie dostaliśmy żadnej apteczki i to jest mały problem. No ale cóż. Czasem tak bywa. Dobrze, więc my chcemy miliarda. Chodź tu, miliardzie. Mamy granaty. Tym razem nie damy się zaskoczyć. Jest rakietnica. Musimy odbiec trochę. Dobrze, więc bardzo ładnie sobie z nimi poradziliśmy w tym momencie. No, miliard poczuł karę. Bo to, co nam zrobili wcześniej, to nie było fajne. Jak się zachowali. Taki miliard znikąd. Jeszcze nas tak perfidnie zablokowali. Co tu jest? Aha, gazetka. I beczka, tak. Zobaczmy, co jest tutaj. No dobrze, więc
Ogólnie zaczęły się problemy z mutacjami i z nienormalnymi rzeczami, i te lokalne struktury rządowe na terenie Stanów Zjednoczonych zaczęły zamykać cywilów zainfekowanych Fargonem w tych ściekach, tych, którzy mieli takie nieludzkie zachowania. Jak mówi cytat, że ci ludzie są teraz bardzo silni, szybcy i zwinni. I zaczęli też gryźć. No i oni wszyscy są zmuszeni właśnie zejść do tych ścieków. Ale pojawia się pytanie, co to oznacza dla ludzi żyjących na powierzchni, ponieważ problem z Fargonem cały czas jest coraz większy. Więc wiemy teraz, że... No właśnie, teraz pytanie, czy tutaj byli ci ludzie? Czy to, do czego strzelamy, to są ci ludzie? Czym to się różni? No różni to się tym, że może tutaj byli ci ludzie zainfekowani i nie uzyskali pomocy, po czym zostali zaatakowani przez te potworki. A druga opcja jest taka, że oni się zamienili w te potworki. No cóż, mam nadzieję, że niedługo dowiemy się tego. O, całe szczęście, że mamy checkpointa. Tak, my byśmy za sklep się nie obrazili! Co tu się dzieje? Miliard! Co oni mają z tym atakowaniem od tyłu? No odejdź, no co z tym tutaj uskuteczniasz, ty negusie, no? Może pół dnia biegać po twoich przed nami, a i tak chce nas od tyłu przeatakować. No, to jest jakieś dziwne zapędy mają te potworki. A właśnie, tutaj mieliśmy to użyć, bo nam przerwali niegrzecznie. Okej, udało nam się. Nie, ten minigun to nie jest dobry pomysł. Ten jaki szaleniec ma kolegę szaleńca. No! Co to by... Co to było? O co chodzi? Ja już przecież to chore było. To co? Nie, a no to nie porobili tutaj blokad na tych. No dobra, no to warto wiedzieć. Ojeju, ale fail, ale to był fail. W ogóle zyliard. Tak, dla zasady sobie klikniemy, żeby gra odnotowała, żeby ją przeczytaliśmy. Czy to ma znaczenie, to nie wiem. Może ma, może nie. Nic nas nie kosztowało kliknięcie tego, więc czemu nie? Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.